witajcie detailingowy dziadzia. Dzisiaj ze mną Hek Cosmetics i ich wosk w płynie, wax. Zacznę od atomizera, który jest... Dlaczego mam rękawiczki? Właśnie, rozlało mi się troszeczkę produktu przy wąchaniu. I właśnie zapach. Marcepan, rewelacja. Naprawdę zapach tego produktu jest fenomenalny, ale psuje cały klimat atomizer Guala. Nie wiem dlaczego firmy cisną Guale do płynnych wosków, kudeków. Bzdura totalna. Ok, co do samego produktu. Rozprowadzenie bezproblemowe, naprawdę elegancko, takie miękkie. O, on jest taki, ten płyn jest taki mięciutki. Są kudeki, które szybko odparowują, są takie jakby ostre, można powiedzieć. Ten nie, ten jest mięciutki, spokojnie odparowuje, powolutku, ale nie stwarza problemu. Nie stwarza problemu, fajnie się rozprowadza miękko, fajnie się dociera i niestety tak naprawdę dodaje tylko trochę połysku. I to jest wszystko, jeżeli chodzi o plusy tego produktu. Tak jak zauważyłeś, kroplingu to tu, tak naprawdę to tak wygląda, jakby nic nie było na aucie. Coś miałem, nie wiem czy nie od Detailing. Chyba ich pierwszy kudek tak podobnie się zachowywał. Chyba tak. On też tak miękko się kładł, ale tak naprawdę praktycznie nic nie wnosił. I z tym jest podobnie. Oczywiście ich pierwszy kudek, jako tester, który do mnie wysłali, nie myl tego z produktem, który jest obecnie w sprzedaży, który poprawili. Ten pierwszy i ten właśnie się podobnie zachowuje, z tym, że ma fajny zapach, a tak naprawdę wiele nie wnosi. Troszeczkę poprawia połysk i to jest wszystko tak naprawdę. Mnie produkt niczym nie zaimponował oprócz zapachu, więc ja osobiście drugi raz bym tego produktu nie kupił, a tobie też odradzam. Nie ma sensu się w to pchać, uwierz mi na słowo. Efektów ach i och nie będzie po nim, nie przyciemnia, nie maskuje, delikatny tylko połysk, kropling praktycznie zerowy, tak jakby nic na aucie nie było. I myślę, że on do pierwszego, znaczy w ogóle nie wiem czy on tam siedzi tak naprawdę, znaczy siedzi na pewno, bo połysk się poprawił, ale myślę, że kolejne mycie jest po wszystkim. Ale jakby to był kudek, ja bym to bardziej traktował jako kudę właśnie, quick detailer, z tego względu, że z woskiem to nie ma tak naprawdę nic wspólnego w płynie. Taki właśnie do odświeżenia po myciu, powiedzmy. Szybkie zebranie wody, żeby nam nie zostały żadne osady po wodzie. To tak, to ten produkt będzie spoko. To będzie fajny. Ale osobiście i tak bym go nie kupił po raz kolejny. Moje zdanie znasz na temat tego produktu. Standardowo. Co jakiś czas będą się pojawiać te buteleczki, dzisiaj też, które bardzo fajnie robią piankę przy cleanerach do opon. Wpisuj komentarz Hek. Jeżeli będziesz pierwszy, dwie buteleczki lecą do ciebie. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!